Bitwa pod Budziszynem, czyli ostatnie zwycięstwo Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Zapraszam do obejrzenia analizy bitwy. 21 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona domyka okrążenie Berlina. Tymczasem 150 km dalej na południe niemiecki feldmarszałek Ferdinand Schörner właśnie rozpoczął kontratak, który niechlubnie zapisze się w historii boju polskiego żołnierza. Niemcy dysponują osłabionymi siłami, które zaledwie kilka dni wcześniej zostały prawie że starty z powierzchni ziemi przez wojska sowieckie. Niemniej dzięki geniuszowi logistycznemu swoich dowódców siły te błyskawicznie przegrupowują się i wytaczają swoją ostatnią bitwę, mimo że wszystko wydaje się już stracone. Jak jednak atak Wehrmachtu na polskie oddziały się powiódł i jakie przyniosło to konsekwencje? O tym dowie się właśnie teraz. Na początku kwietnia 1945 roku siły niemieckie koncentrowały swój wysiłek na obronie wzdłuż rzeki Nysy mimo całkowitego załamania, które miało miejsce kilka dni wcześniej na froncie zachodnim. Ostatnie jednostki Wehrmachtu, takie jak 9 i 17 Armia, jak również 3 i 4 Armia Pancerna oczekiwały ostatecznego radzieckiego natarcia na wyznaczonych wcześniej pozycjach. 16 kwietnia Armia Czerwona ruszyła do ataku. Główny ciężar obrony spadł na siły dowodzone przez Feldmarszałka Czernera, które w pierwszych dniach poniosły znaczące straty. Dzień później, gdy siły generała Heinrichiego utrzymywały się na wzgórzach Zelow, druga armia Wojska Polskiego przedarła się w głąb niemieckiej obrony na południ od Chocieburza. Tymczasem w ciągu zaledwie jednego dnia Sowieci otworzyli 28 kilometrową lukę i po skręcie na północny zachód zaczęli podchodzić pod Lubin. Pamiętajmy, że miasto to było bardzo istotne dla dwóch głównych radzieckich dowódców, marszałków Koniewa i Żukowa. Stalin bowiem podjął decyzję, że temu, któremu jako pierwszemu uda się zająć Lubin, przypadnie zaszczyt poprowadzenia głównego natarcia na Berlin. Przez następne dni pierwszy front ukraiński koniewa nacierał z pełną mocą i do 20 kwietnia zajął Budiszyn, docierając na wysokość drezna i posuwając się w ten sposób 100 km do przodu. Tymczasem na północy, po czterech dniach ciężkich walk, siły Żukowa w końcu pokonały niemiecką obronę na wzgórzach Zelow. Po 20 kwietnia natarcie Koniewa skupiło się na kierunku północnym Dzięki czemu do 24 kwietnia jego siły okrążyły Berlin, zamykając w kotle 200 tysięcy niemieckich żołnierzy. Z drugiej strony Sowieci pozostawili swoją południową flankę całkiem zaniedbaną, zakładając, że po ciężkiej klęsce, jaką właśnie zadali Niemcom w tym sektorze nie było się czym martwić. Mimo to siły powietrzne ZSRR kontynuowały loty rozpoznawcze przez ten obszar. Nie wykryły one koncentracji wojsk niemieckich pod dowództwem Schernera na południu od Budziszyna ze względu na fakt, że był to obszar gęsto zalesiony. Doprowadziło to do tego, że generał Świerczewski dowodzący drugą armię Wojska Polskiego stacjonującą w tym sektorze nie zastosował się do otrzymanego od Koniewa rozkazu ochrony regionu i podjął decyzję o natarciu na Drezno. Plan Schernera był prosty. Zamierzał on przeprowadzić niespodziewany atak na odsłoniętą prawą flankę II Armii Wojska Polskiego. Dalej jego siły po pokonaniu wojsk polskich miały nacierać w kierunku północnym, aby odciąć siły I Frontu Ukraińskiego na wysokości Chocieburza. Gdyby i to się udało, kolejny etap przewidywał kontynuowanie marszu w celu połączenia się z dziewiątą Armią Generała Teodora Busse wycofującą się z nad linii Odry, Wspólnego wsparcia obrony Berlina. Na przeprowadzenie ataku Niemcy zgromadzili siły w ilości trzech dywizji pancernych: pierwszej, Hermann Gering, dwudziestej i dwudziestej pierwszej. Wspierać się miały dwie dywizje piechoty jedna granadierów ludowych. W sumie na oddziały te składało się około 50 tysięcy żołnierzy i trzysta czołgów. Z drugiej strony Druga Armia Wojska Polskiego dysponowała w przybliżeniu dwukrotną przewagą w ludziach i sprzęcie, jednak siły te były znacznie rozproszone. 8 i 9 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego znajdowała się w awangardzie, prowadząc atak w kierunku Drezna wraz z innym korpusem Armii Czerwonej wysuniętym dalej na północny zachód. Dalej z tyłu maszerowała 5 Dywizja Piechoty WP wraz z 16 Brygadą Pancerną podczas gdy 7 i dziewiąta Dywizja Piechoty Wojska Polskiego nie zakończyła jeszcze przeprawy przez Nysę. Niemiecki atak rozpoczął się 21 kwietnia pod wodzą 20 i 21 Dywizji Pancernej w kierunku na Budziszyn i 17 Dywizji Piechoty na Niskę. Niemieckie siły dodatkowo wzmocnili żołnierze odcięci przez Wojsko Polskie w wyniku wcześniejszych walk. Pierwszą reakcją dowódcy II Armii Wojska Polskiego generała Karola Świerczewskiego było zignorowanie niemieckiego ataku i nieprzypisanie mu dużej wagi, gdyż nie uważał on go za bezpośrednie niebezpieczeństwo dla swoich sił. Rozkazał więc oddziałom na przodzie II Armii kontynuowanie marszu w kierunku Drezna. W rezultacie tych działań pierwszy dzień walk doprowadził niemal do całkowitego zniszczenia 5 Dywizji Piechoty WP oraz pomagającej ją, 16 Brygady Pancernej. Jeśli chodzi o tempo natarcia, centralne zgrupowanie sił niemieckich posunęło się o 20 km w stosunku do pierwotnych pozycji i kierowało się w kierunku na niskę. Na lewym skrzydle Niemcy nie odnieśli jednak spodziewanego sukcesu i zatrzymali się na pozycjach wyjściowych. W następnych dniach Niemcy kontynuowali natarcie. Dopiero wtedy generał Świerczewski zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie Groziło jego wysuniętym dywizjom w związku z całkowitą izolacją. 23 kwietnia wydał rozkaz podległym mu oddziałom, aby wstrzymały natarcie na Drezno i skoncentrowały się na odparciu niemieckiego ataku. W tym momencie sytuacja była już skrajnie niekorzystna. Siłom niemieckim udało się odbić z rąk polskich Budziszyn oraz Niskę, ustanawiając linię frontu 15 km na północ od Budziszyna. Sowieci w tym czasie dostrzegli niebezpieczeństwo przerwania swoich sił i podjęli natychmiastową decyzję o przeprowadzeniu kontrataku w celu odepchnięcia Niemców. Marszałek Koniew wysłał osiem podległych mu jednostek w kierunku miasta Kamenz, aby zablokować niemieckie natarcie. Z powietrza wesprzeć się miała druga armia lotnicza ZSRR pod dowództwem generała Krasowskiego. Radziecka kontrofensywa rozpoczęła się 25 kwietnia. Główne uderzenie zostało wyprowadzone na prawą flankę wojsk niemieckich, gdzie jego ciężar przyjęła na siebie 545. dywizja granadierów ludowych. Po kilkunastogodzinnych walkach radzieccy żołnierze odepchnęli jej siły, posuwając się dalej na południe w kierunku niski. Największe straty w tych dniach. Poniosła 9 dywizja Piechoty wojska polskiego, która została odizolowana podczas natarcia na drezno. 26 kwietnia zgodnie z rozkazem generała Świerczewskiego, jego żołnierze otrzymali rozkaz przebicia się przez siły niemieckie za nawiązanie kontaktu z oddziałami armii Czerwonej. W następnych dniach od 25 do 28 kwietnia walki toczyły się na całym niemieckim wybrzuszeniu, gdzie stopniowo żołnierze RKKA wypierali siły niemieckie którym coraz bardziej brakowało amunicji, benzyny oraz siły żywej. W ten sposób do 28 kwietnia niemiecka ofensywa została zatrzymana bez szans na kontynuowanie ataku. Największe straty podczas bitwy pod Budziszynem poniosło Wojsko Polskie, na które składało się od 18 tysięcy do 25 tysięcy ofiar, w tym około 5 tysięcy zabitych i 15 tysięcy rannych. Straty w sprzęcie pancernym również były znaczące i wyniosły 60% całości pojazdów opancerzonych posiadanych przed bitwą, czyli około 200 czołgów i sprzętu je wspomagającego. Uderza więc fakt, że była to najkrwawsza bitwa wojska polskiego od tej stoczonej nad bzurą we wrześniu 1939 roku i straty wyniosły około 50 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych. Z drugiej strony. Niemcy stracili około 6500 żołnierzy, z czego 1600 poległo w walce. Choć bitwę tę możemy uznać za zwycięstwo Niemców, ponieważ udało im się wejść w głąb linii Wroga na odległość 25 km w skali globalnej, było ono pozbawione znaczenia. Wynikało to z faktu, że siłom niemieckim nie udało się osiągnąć głównego celu, jakim było sparaliżowanie natarcia głównych sił pierwszego frontu. Ukraińskiego, a następnie połączenie sił z oddziałami generała Busse otoczonymi pod Berlinem. W każdym razie Niemcom udało się zatrzymać polski atak na Drezno, które wcześniej zostało praktycznie zniszczone podczas bombardowań zachodnich aliantów w połowie lutego. Warto zaznaczyć, że była to ostatnia bitwa wygrana przez armię niemiecką podczas II wojny światowej, którzy ponownie odnieśli zwycięstwo nad naszym wojskiem. Tak jak na początku konfliktu we wrześniu 1939 roku. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zachęcam również do poznania moich poprzednich filmów. Do usłyszenia.